Pogodowych, tym bardziej wykrzesali z siebie inwencję twórczą.
wasza wina, i żeby w walce z materią przyrody wykrzesali z siebie to, co najlepsze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę was wymieniać. Wymienimy was wszystkich w czasie wystawy pogrzebowej, która odbędzie się w listopadzie w Galerii Dolnej. Jeżeli oczywiście będzie z czego zrobić wystawę. Proszę państwa, prezentujemy w Galerii Górnej wystawę pod tytułem ISTO, International Serigraphic Symposium Ostrava, prawda? Skrót. Wystawę grafiki, ale o tej wystawie chciałabym, żeby to powiedzieli dwaj panowie profesorowi kuratorzy, którzy świetnie mówią po polsku, więc bardzo sobie dobrze poradzą, a potem poprosimy tutaj do głosu do Kamienka, bo również będzie chciał i będzie musiał się przed nami wytłumaczyć z wystawy Galerii Dolnej. Proszę bardzo, Marku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Kierowcą projektu ISTO, projekt ISTO powstał w 90. latach na Wydziale Szeregowym Uniwersytetu Ostrowskiego, gdzie się odbyła pierwsza odsłona z 95 do 2000 roku i od roku 2013 odstartowała druga odsłona tego projektu. W tej galerii we Włoch, w Kielcach, można zobaczyć linki tego projektu. O co chodzi? Zapraszamy autorów z Czech, Słowacji, Polski i w ogóle z Europy, które już tu mamy, autorów z Irlandii, z Francji, z naszej pracowni serigrafii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrowskiego i zrealizować grafikę w technice serigrafii lub sitodruku. Jest to ciekawe, bo zapraszamy autorów, którzy się koncepcyjnie zajmują serigrafią, ale też autorów, którzy są malarze albo rzeźbiarze, także jest to jakieś pierwsze doświadczenie z sitodrukiem i powstają bardzo ciekawe projekty i realizacje. Tematycznie też można powiedzieć, że można powiedzieć kierunki w tej grafice, które mogą być z jednej strony w takiej tej postawie takiej tej ręcznej, trochę malowanej, rysowanej, a z drugiej strony też z tym cyfrowym, że można widzieć ten cały taki możliwości pracy się pod rukiem z serigrafią. Są też projekty, które jest projekt tutaj związany z dźwiękiem, z grafiki i można w kontekście z tymi grafikami słuchać dźwięk, także takie koncepty ustalone w ramach tego sympozjum. Tutaj prezentujemy ponad 30 autorów, nie są tu wszystkie grafiki, które powstały w ostatnie 4 lata. Jest to tylko część. Większość autorów prezentuje tylko jedną grafikę, ale ten zestaw tych grafik w ramach tych sympozjum już naszej uczelni jest ponad 120 milionów projektów graficznych. Ja bym chciał podziękować tutaj pani dyrektor BWA, wszystkim pracownikom galerii za współpracę, za możliwość zrealizować ten projekt tutaj. Dla świetne miejsce i tutaj z kolegą Kamieniaczkiem myśmy zdecydowali, że tutaj myśmy realizowali kilka tych wystaw w różnych miejscach. Się nam podobało więcej. My mówię to dlatego, że jesteśmy tutaj, ale że tak się nam to wydaje, że tutaj ta prezentacja do tej pory jest najlepsza tych wyników całego projektu. Nie będę teraz oddał słowo tutaj kolegowi profesoru Tymku Janaczkowi. Dobry wieczór. Ja spróbuję bez tego dźwięku. Mam nadzieję, że będę mnie słychać. Przede wszystkim również życzę piękny wieczór i dziękuję za przybycie do
otwarcie tej wystawy. Również chciałbym podziękować pani dyrektor za dwa dni, które dla nas były bardzo piękne. Oprócz pracy przy instalacji na tej wystawie, to zaplecze tutaj pracownicy, pani dyrektor i wszystko je dla nas bardzo, bardzo miłe, a będziemy o tym, jaki jest poziom sztuki, a jak są ludzie tutaj w Kielcach opowiadać w Czechach. To nie mówię, jak powtarzam po kolegowie, że jesteśmy tutaj między wami, ale jest to prawda. Również cieszę się z tego, że w tej przepięknej sali wystawowej te prace, które powstały w ramach sympozja, wyglądają zupełnie inaczej, niż wyglądają tam procesy tej pracy, a jest to dla mnie podziwiające, jakie prace tam powstali w ramach tego sympozja za 3-4 lata. Ja nie chcę już długo mówić, ale wkrótce jeszcze powiem o tym, że Ostrawa jest miastem, w którym powstała po aksamicie, powstał Uniwersytet Ostrawski, a w ramach tego uniwersytetu, czyli wkrótce powiem, ona w naszym środowisku jest wydział artystyczny. W tym wydziale artystycznym jest pracownia, katedra grafiki i kresby. A mówię o tym dlatego, że Marek Sąsiedzinski jest kierownikiem tej katedry i oba wspólnie pracujemy w pracowni grafiki. Tak to jest troszkę na przybliżenie tego, w jakich gdzie pracujemy, a te powstali te prace. Dziękuję znów za przybycie i cieszę się z tego, że jesteśmy z wami. Dobry wieczór. Ja tylko chciałam dodać, że wystawa serigrafii ISO wypączkowała niejako z innej wystawy graficznej, z wystawy LITO 2015, która odbyła się w ubiegłym roku tutaj w Kielcach, a profesor Marek Simicki był jurorem tej wystawy. Właśnie w czasie obrad w LITO porozumieliśmy się, zaproponował nam tą wspaniałą wystawę. Także wszelkie kontakty z artystami, zawsze coś obecnego z sobą przyniosły. Proszę Państwa, dzisiaj oprócz tej wystawy otwieramy również galerię dolną i wystawę fotografii naszego kolegi, gdzie prezentujemy dwa cykle jego prac, to obrazy mikroskopowe i Moja niemartwa natura. Moja niemartwa natura, na pewno ci z Państwa, którzy już zeszli z ciekawości na dół, wiedzą, na jaki temat jest ta wystawa, ale ja poproszę jeszcze artystę, Piotrze, może bym mikrofonu prosić do powiedzenia. Dziękuję bardzo za zorganizowanie wystawy tych dwóch cykli. Moja martwa natura jest zapisem relacji moich z przedmiotami z najbliższego otoczenia. Okazuje się bowiem, że lek jest zatroskany, kiedy muszę go zażyć, a łóżko jest wtedy chore. Ale kiedy się śmieje, śmieje się również ono. Moje kulinaria mają swoje własne życie, a później ja dzięki nim żyję. Czy staję się tym, co jem, a moja podłoga na mnie patrzy. Czasem się stara ukrywać tą swoją natrętność, ale prosty zabieg dosadnie ją demaskuje. No i zauważyłem, taka jest obserwacja w mojej rzeczywistości. Może brakuje mi relacji międzyludzkich, a może w społeczeństwie informacyjnym, gdzie ludzie kontaktują się poprzez sieć, a w fizycznej bliskości pozostają przedmioty, to tak właśnie jest. A cykl ten, z czego jestem bardzo dumny, zrecenzował profesor Stefan Wojnecki, który oczywiście wie, że w tej chwili odbywa się wernisaż, ale on na co dzień mieszka w Poznaniu i ma swoje lata, więc jest z nami w postaci myśli zawartej w tym słowie do wystawy, która jest tam w ramce też
wywieszona i z myślą tą można się zapoznać, jest również katalog. No, krótko mówiąc, cykl ten jasno wskazuje, że nie można być jednocześnie artystą i normalnym. Jeśli chodzi o krajobrazy mikroskopowe, to jest to cykl, który ma trochę dłuższą historię, albowiem no, on przedstawia kryształy różnych substancji chemicznych oglądane pod mikroskopem polaryzacyjnym. To jest mój własny mikroskop, specjalnie przerobiony tak, że mogę obiektyw zamienić na niego właśnie. I pierwsze prace te mikroskopowe były prezentowane podczas Festiwalu Nauki w Krakowie w 2008 roku, gdzie z kolei spodobały się profesorowi Zbigniewowi Łagodzkiemu, który napisał wstęp do odbywającej się wówczas wystawy. No, z czego też jestem bardzo dumny, gdyż jak wiemy, profesor Wojnecki i profesor Łagodzki to są dwaj pierwsi profesorowie fotografii w Polsce, no i czołowi twórcy polskiej fotografii. Jestem bardzo dumny z tych recenzentów. Natomiast ciąg dalszy pracy nad tymi krajobrazami mikroskopowymi, no w pewnej chwili uświadomił mnie, że właściwie ja robię to, co twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazów, czyli patrzę na to jak na krajobraz, doszukuję się w tym form geometrycznych, porządku matematycznego, jakiegoś ładu i zwróciłem się z tym do Pawła Wierzchowskiego niedawno z tym cyklem, który z kolei on również zrecenzował. No więc te recenzje to bardzo mocne trzy nogi, powiedziałbym, i jestem bardzo, bardzo, bardzo dumny, no bo wszyscy to są wybitni twórcy polskiej fotografii. Dodam jeszcze, że w tym cyklu są nie tylko kryształy substancji chemicznych, część, ta taka pomarańczowa, to są obrazy mocno zagęszczonego napoju typu cola. No i nie zawsze jest to taki, nie zawsze to kojarzy się z krajobrazem. Czasem są to też takie no, trochę personifikacje, tak jak w tym pierwszym cyklu Moja niemartwa natura. A oba te cykle spina no, mój ulubiony obszar poszukiwań artystycznych, czyli poszukiwanie podobieństw form i znaczeń w różnych skalach i kontekstach. I spina je również czwarta osoba, mianowicie pani dyrektor Stanisława Zacharko-Łagowska, która zgodziła się zrecenzować całość. I no, każdy, kto czytał kiedykolwiek tekst jej do jakiejś wystawy, wie, że wynika on zupełnie nie z jakiegoś pobieżnego oglądu, tylko z wczucia się w intencje autora. I niniejszym jako autor potwierdzam, że krytyk tym razem wie, co autor chciał powiedzieć. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą na wystawę i za tą recenzję do wystawy. Bardzo dziękuję. Ja tylko mam jedną uwagę. A przemówienia naszego kolegi. No czemu krytyk tym razem wiedział, co robił? Krytyk zawsze wiedział. No, ja wiem, krytyk zawsze wie lepiej, a tym razem krytyk wiedział, krytyk rzeczywiście, to jest krytyk, który rzeczywiście się wczuwa w autora, co autor poświadcza. Bo czasem autor przecież zaprzecza. Czasem autor się zapiera rękami i nogami, że on nie to chciał powiedzieć. Mnie się to nie zdarzyło. No i ja bym to poważnie potwierdził. Proszę Państwa, ponieważ otwieramy dzisiaj tak znakomitą wystawę i tyle jeszcze chcemy się dowiedzieć o obu wystawach, w dodatku mamy tak znakomitych gości i jeszcze dodatkowo mamy gości z naszego Uniwersytetu Jana Kowalskiego, z Instytutu Sztuk Pięknych, obie panie dyrektor, które na pewno z naszymi gośćmi z Ostrawy zechcą porozmawiać i może nawiązać jakąś współpracę. Jak również mamy gości naszych kolegów fotografików, że postanowiliśmy również ufundować jakiś skromny biskup, przy którym będzie można usiąść, porozmawiać, przedłużyć nawet tę rozmowę troszeczkę dalej, dłużej i wzajemnie się czegoś od siebie dowiedzieć, nawiązać jakąś współpracę. Wszyscy wiemy, że w takich miłych okolicznościach naprawdę wszystko odbywa się o wiele bardziej przyjemnie niż normalnie. Dlatego po zwiedzeniu wystawy, po porozmawianiu ze sobą z artystami zapraszamy Państwa tam na parę trykasów przygotowanych przez firmę cateringową z Sopusza. Już mieliście Państwo
przyjemność próbować pyszności tego programu przygotować. No i zapraszamy do spędzenia z nami wieczoru. I proszę nie myśleć o meczu. Dowiemy się wkrótce bezboleśnie wyniku i albo przejdzie on, no, jako drobna, przemijająca przykrość, tylko przemknie tutaj, albo po prostu będziemy się wspólnie cieszyć. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam jeszcze Pan do naszej kotierni. To jest katalog Piotra Mieńka, który sam sobie go zaprojektował, na naszą prośbę zresztą, oraz znakomity katalog grafiki ISO, który przywieźli tutaj dla nas panowie profesorowie z Ostrawy i nam to podarowali. Proszę skorzystać z tej wydawnicy. Dziękuję Państwu. Thank you.